cieszymy się bardzo, że już żniwa mamy za sobą. W tym roku były to dosyć ciężkie, ale jakoś udało się. No, uwieńczeniem każdych plonów są właśnie dożynki, które organizujemy tutaj w naszej miejscowości, w Gościszowie, dla rolników, którzy podczas żniw, dla pracowników rolników, którzy podczas żniw zbierali te plony. No i takim właśnie uwieńczeniem są dzisiejsze dożynki. Na tradycyjnych dożynkach wiejskich w Gościszowie, wieńczących czas tegorocznych zbiorów, spotkali się rolnicy, aby w luźnej atmosferze w końcu odsapnąć po ciężkiej codziennej pracy. Będą grały zespoły wiejskie, będzie można różnych trunków spróbować, świnka pieczona będzie. Także tak dla mieszkańców wnioski, takie umilenie czasu. Sami rolnicy twierdzą, że to nie był dla nich łatwy rok. Plony były urodzajne, z tym, że ciężko było zebrać, gdyż nie było pogody, trzeba było kraść z tego pola. Jeszcze część rolników w Gościszowie nie ma zebranych, ale już jest niewiele takich osób. Większość jest wykoszone, już zebrane, i także mam nadzieję, że ta reszta też zdąży to zrobić. Dożynki były także doskonałą okazją do spotkań i rozmów lokalnych działaczy z mieszkańcami wsi, aby potem móc skutecznie działać na rzecz społeczności. W związku z tym, że nasza gmina jest prężnie rozwijającą się gminą, nasze miejscowości, nasi mieszkańcy aktywnie działają na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i sportowego, chciałabym wspomóc ich w tych działaniach i postanowiłam w związku z tym startować na radną do Rady Powiatu Bolesławieckiego. Jestem rolnikiem, startuję też do wyborów do Rady Miasta i będę się starała reprezentować tych rolników, bo u nas w gminie troszeczkę o nich zapomnieli, ale nie tylko, również będę się starała innym ludziom pomóc.